Witam Państwa ponownie i zapraszam na rozmowę z naszym zapowiadanym gościem, Rafałem Ziemkiewiczem. Witaj, Rafale. Witam, dzień dobry wszystkim. Mecenas gier tych nie daje o sobie zapomnieć. Wiemy, że podobno w poniedziałek ma być obwinionym, miał mieć postawione zarzuty, to chyba się tak nazywa, przez rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej. Zupełnie niedawno, bo wczoraj, uaktywnił się, jeżeli chodzi o swojego klienta Leszka Czarneckiego, wystosował sążnisty list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który zamieścił na Facebooku. To jest chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej palestry, nie uważasz tak? No myślę, że gdyby Okręgowa Rada Adwokacka nie była tak bardzo ogarnięta emocjami antyrządowymi, antypisowskimi, tym co oni nazywają obroną praworządności, w cudzysłowie, to prawdopodobnie już dawno mecenas Giertych miałby tam kłopoty. No bo nie można tak w cywilizowanym kraju, przynajmniej dawniej takie zasady obowiązywały, że trzeba się zdecydować, albo chce się być politykiem, albo chce się być celebrytą, albo chce się być adwokatem. No, zwracam uwagę, że na przykład obowiązuje przepis, że adwokatom nie wolno reklamować swoich usług i w ogóle nie wolno się reklamować. Adwokat powinien być przezroczysty. Natomiast Roman Giertych korzysta z każdej okazji, żeby się wypowiedzieć na temat polityki. Oczywiście wiadomo w jakim duchu. Nie ukrywa swoich ambicji, że chciałby gdzieś kandydować, że chciałby być może senatorem, może posłem, może ministrem znowu i że to jest właściwie jego cel, a sprawy, które prowadzi, no prowadzi, proszę zwrócić uwagę, to są głównie sprawy polityczne. Jego głównie klientami są właśnie osoby, których, wokół których jest rozgłos. No więc tak z czysto adwokackiego punktu widzenia uważam, że Roman Giertych szkodzi palestrze oczywiście, no bo podważa zaufanie do zawodu w ogóle, podważa zaufanie do adwokatów jako takich, jako bezstronnych ekspertów pomagających w sprawie, a pokazuje, że adwokat no, jest rodzajem celebryty i właściwie polityka. Mamy przykłady, że adwokaci weszli w politykę. To jest mecenas Pociej, to jest mecenas Dibuła. Roman Giertych startował z list Platformy Obywatelskiej, nie dostał się, ale ostatnio pojawiły się informacje, że Platforma Obywatelska ma go dosyć. Ciekawe dlaczego, jeżeli jest to prawda? Ja myślę, że nieszczęście Romana Giertycha polega w ogóle na tym, że on uwierzył, że się wkupi w tamto środowisko i że ponieważ jest dla nich użyteczny i jest pożyteczny, to oni go uznają za swego. Nie docenił władzy, jaką nad obozem liberalno-lewicowym ma Gazeta Wyborcza, która już go raz kiedyś okrzyknęła faszystą. I cały czas on jest w tym obozie uważany za takie ciało obce. No, ale przepraszam cię bardzo, ja bym się z tobą nie zgodziła. No bo przecież mamy słynną sprawę, w której już został przesłuchany pan Wojciech Cze, czyli Czuchnowski. Widać tutaj, to właśnie Czuchnowski napisał artykuł, że tutaj stała się rzecz straszna, ponieważ Roman Giertych ma być obwiniony. Mówię to oczywiście w cudzysłowie, bo jest to wydźwięk taki artykuł, to nie zostało tam napisane. Chodziło o sprawę, ja przybliżę Państwu, to chodziło o sprawę, o której już mówiliśmy, sprawę naruszenia ugody. Roman Giertych natychmiast po tym, jak Patryk Jaki zawarł ugodę z Donaldem Tuskiem, napisał dość specyficzny tweet, widzieliście go Państwo i od tego, i tutaj się okazało, że rzeczywiście Rada uznała, że naruszył godność zawodu adwokata, bo to jest zbiór cały tych przepisów etyki adwokackiej. Po raz kolejny zresztą, bo to, że Roman Giertych łamie etykę adwokacką, mówiło się nieoficjalnie i przykładów takich, gdzie jego klienci uważają, że tak się stało, jest więcej, ponieważ wpływają sprawy do Okręgowej Rady Adwokackiej. Natomiast ten związek jednak jest, no przecież przypomnijmy chociażby słynny wywiad mecenasa Giertycha dla Gazety Wyborczej, gdzie się pokajał za swoją przeszłość. Ja może źle to sformułowałem, bo nie tyle przeszłość Romana Giertycha jest przeszkodą, bo tu rzeczywiście to środowisko jest w stanie przeszłość wybaczyć. No, począwszy od samego Wałęsy, który był przecież kiedyś przyspieszaczem z Siekierą i Małym Mussolinim, a teraz jest
Bożyszczem, wystarczy się zblatować, nie wiem, Michał Kamiński, no, są takie postaci, które mają przeszłość zupełnie nie po linii, nie na bazie, ale im wybaczono. Natomiast problem polega Giertycha na tym, że on uważał, że dużo wnosi do tego obozu, do którego przystąpił, i chciał w nim odgrywać rolę większą niż taki obóz mógłby bierzeńcowi, byłby gotów przyznawać. To znaczy on chciał być strategiem tam. On im wręcz suflował, że źle prowadzą swoje, zwłaszcza po tym jak Donald Tusk uciekł do Brukseli, że to trzeba bardziej na prawo, że ten kurs lewy w Platformie się skończy katastrofą. Najśmieszniejsze jest to, że on miał rację. On jakby dążył do zbudowania takiej łże-prawicy, mówiąc językiem, którego kiedyś Jarosław Kaczyński użył. Uważam, że właśnie Platforma powinna kontynuować te linie Tuska, to znaczy udawać taką partię zdroworozsądkową, szanującą przyzwyczajenia Polaków, odżegnującą się od skrajności, także od skrajności lewicowych, więc broń Boże żadnego LGBT, żadnych związków partnerskich, żadnych margotów i tak dalej, tylko trzymać te linie. I myślę, że no, to sprawiło taką irytację, bo co, przychodzi jakiś faszysta, którego jeszcze dopiero co był w PiS-ie i wtedy, znaczy był, nie był w PiS-ie, ale był ministrem w rządzie PiS-u i wtedy się urządzało manifestacje młodzieży przeciwko niemu z wiadomymi hasłami o Woże i Jeziorze, a tu on nagle przychodzi i zamiast uderzyć w pokory i grzecznie słuchać starszych, to zaczyna się mądrzyć. No więc myślę, że tutaj jest nieszczęście Romana Giertycha i to odrzucenie, które on bardzo, bardzo wyraźnie przeżywa, no bo on jest przecież teraz człowiekiem niczyim. No, wszedł do polityki jako partia ojca Rydzyka, bo tak była postrzegana Liga Polskich Rodzin. Potem wyszedł z tej polityki właściwie jako nie wiadomo kto, jako promotor jakiejś absurdalnej koalicji wszystkich przeciwko PiS-owi z Januszem Kaczmarkiem jako kandydatem na premiera. Potem się no, przykleił do Platformy, ale jakby w opozycji do tego, co wzięło górę w obozie antypisu. No więc właśnie, mówisz o opozycji. Przecież wszystkie kłopoty w cudzysłowie zaczęły się wtedy na Platformie, w Platformie Romana Giertycha, kiedy otwarcie skrytykował wybór Rafała Trzaskowskiego na kandydata na prezydenta Polski. To chyba na pewno, znaczy chyba, no pewnie się wiązało to z tym, że jest zaprzyjaźniony z Radosławem Sikorskim, czego nie ukrywa, i uważał, że Sikorski byłby lepszym kandydatem. Tam też się w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, kotłuje pod dywanem, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Jest ogromna walka o wpływy. Być może postawił na niewłaściwego konia, chociaż jemu się pewnie wydaje, że postawił na najlepszego możliwego konia. To znaczy Radosław Sikorski to może jest tylko tam mniej istotna przyjaźń. Gdzieś z tej trójki przyjaciół zniknęli ostatnio Kazimierz Marcinkiewicz zniknął i trochę mniej jest Michała Kamińskiego, ale tam tym najważniejszym, no najważniejszą osobą, na którą Giertych liczy, jest Donald Tusk. I Donald Tusk w tej chwili widać już położył kreskę przysłowiową, postawił na Platformie Obywatelskiej. Ale z usług Giertycha w dalszym ciągu korzysta, mecenasa Giertycha korzysta, co pokazała nam ugoda z Patrykiem Jakim. I niedoszłego senatora, czy jakiegoś byłego wicepremiera Giertycha korzysta, ponieważ postawiwszy kreskę na Platformie Obywatelskiej Donald Tusk, który co ciekawe wydaje się, że też jest bardzo sfrustrowany i w te ogromne pieniądze, które dostaje za nic, wyraźnie mu nie wystarczają. No, chciałby być ważny, no, łyknął tej waleriany, tego narkotyku, znaczy, przepraszam, przysłowiowe koty do waleriany ciągną, a politycy tak ciągną do znaczenia. No, przecież Roman Giertych też jest tego przykładem. On chce coś znaczyć. Nie wystarcza mu, że zarabia ogromne pieniądze jako dobrze ustawiony mecenas. No i Donald Tusk chce coś znaczyć jako promotor Szymona Hołowni w tej chwili. To widać wyraźnie, że... Ale czy przewidujesz taką sytuację, Rafale, czy przewidujesz taką sytuację, że Roman Giertych będzie chciał się związać w jakikolwiek sposób z Szymonem Hołownią?
No już był na wieczorze wyborczym, więc gdzie go tam czujne oczy kamer wypatrzyły. Pytanie jest takie, czy Szymon Hołownia będzie się chciał związać z Romanem Giertychem, bo Giertych sobie nie zdaje z jednej rzeczy sprawy, że on jest takim, mówiąc językiem telewizyjnym, audience killer, czyli człowiekiem, który odpycha po prostu od każdej inicjatywy, w której się znajdzie. To tak jak Wałęsa, który jak się pojawił na manifestacji KOD-u, to natychmiast ta manifestacja się rozeszła, prawda, i zredukowała do kilkudziesięciu osób. Są takie osoby, które gdzie się pojawią, to tam natychmiast, jeżeli było wcześniej zainteresowanie sprawą, ono maleje. I Giertych podobno sobie robił jakieś badania, z których wyszło, że mógłby wygrać w wyborach, ale to nie wiem, kto mu te badania zrobił. Na pewno wziął za to większe pieniądze, niż one były warte, ponieważ Giertych jest właściwie też człowiekiem nie do przyjęcia dla wszystkich. Elektorat antypisowski to jest elektorat lewicowo-liberalny i on uważa cały czas Giertycha za jakiegoś podejrzanego, prawda, faszystę, który się co prawda przeszedł na ich stronę, ale nie wiadomo na ile szczerze, a w każdym razie nie jest ich taki genetycznie. To ludzie, którzy dla których autorytetem jest Agnieszka Holland, no nie będą nigdy szczerymi wielbicielami Giertycha. Dla elektoratu nawet umiarkowanie konserwatywnego czy prawicowego, on jest zdrajcą po prostu, który pieczeniarzem, który poszedł za kasą i w żaden nie potrafił swoich uzasadnić swoich działań niczym innym niż poza interesownością, ewentualnie dziką nienawiścią do Jarosława Kaczyńskiego i chęcią zemsty na nim i zrobienia mu na złość, a to nie jest coś, co wyborcy wybaczają. Także no on jest ofertą kierowaną dokładnie do nikogo i pytanie, czy Szymon Hołownia sobie z tego zdaje sprawę, no bo też on nie ma cech lidera, wydaje się, że jest taki trochę zagubiony i obstawiany ludźmi, z daleka ludźmi Tuska przez Tuska, który w tym widzi właśnie taki swój z jednej strony bat na Borysa Budkę i Grzegorza Schetynę, z drugiej strony nadzieję na to, że będzie miał oddanych sobie ludzi w polskiej polityce. Gdyby teraz doszło do nowych wyborów, w co nie bardzo wierzę, no ale widzimy, co się dzieje w obozie rządzącym, więc gdyby doszło do nowych wyborów, to ruch Hołowni prawdopodobnie by zyskał duże poparcie. Nie dlatego, żeby Szymon Hołownia porywał, nie dlatego, żeby tam miał jakichkolwiek ludzi, tylko po prostu dlatego, że duża część elektoratu opozycji jest w rozpaczy i nie ma na kogo zagłosować. Poza tym pewnie część posłów by przeszła do Hołowni Platformy Obywatelskiej, widząc sytuację dla nich bardzo niebezpieczną, bo nowe wybory byłyby tym, które tą sprawą, która by całkowicie mogła zmieść Platformę i sprowadzić ją właśnie nie może nie nas do zera, ale do partii marginalnej, gdyby się pojawił Szymon Hołownia. Wracając do Romana Giertycha, to jest to, co powiedziałeś. On się ustawił na pozycji osoby takiego mentora, prawda? Co i już zamieszczał jakieś listy otwarte, jakieś apele, mówił, co Platforma ma robić, a to się politykom Platformy za bardzo nie podobało, jak widać. Z całą pewnością się to im nie podobało i z całą pewnością nikt tego mentora nie chce po prostu, bo Roman Giertych, mówię, był postrzegany jako człowiek użyteczny. Chyba też mniej jest tak postrzegany, bo ta jego piętrowa pułapka, którą założył na Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tak zwanej afery srebrnej, ja to kiedyś tłumaczyłem, o co chodziło z tymi dwoma wieżami i jestem głęboko przekonany, że była to prowokacja i takie mam wrażenie, że tam właśnie widzę taki charakterystyczny sposób intrygi, że musiał w tym jakoś Roman Giertych uczestniczyć, no ale to się okazało klapą, nie zadziałało. To miał być wielki sukces przełomowy, prawda, doprowadzający do odebrania PiS-owi Fundacji Prasowej Solidarności, znalezienia tam jakichś haków, tego co się wielkiej kompromitacji obozu rządzącego. Nic się z tego nie udało. Jako prywatnie, że tak powiem, mecenas, prawnik występujący w różnych sprawach, no to chyba już pan Leszek Czarnecki może coś powiedzieć i wiele innych osób. Giertych jest słaby po prostu. No to nie jest wybitny adwokat. On ale jedzie jednak go biorą, ale jednak, Rafale, no ale jednak jest zatrudniany i to przez naprawdę znane nazwiska, jednak korzystają z jego usług jako adwokata. Ale chyba są coraz mniej zadowoleni, bo jak się patrzy, no to on kolejne sprawy przegrywa. No pan Gawłowski też raczej nie ma powodu do zadowolenia z działań Giertycha. No ale wydaje mi się, że on jest jakby coraz mniej tam, coraz mniej ma zahaczenia. A kiedy teraz posterował do Hołowni, jeszcze wracając na moment do tego wątku, ja zwracam uwagę, do Hołowni
Rzeczywiście może przejdą posłowie z KO, ci z tylnych ław, którzy nie mogą liczyć na reelekcję, ale na początku są posłowie lewicy i pierwsza posłanka, która przeszła, to z lewicy, ponieważ sondaże jednoznacznie pokazują, że Hołownia odebrał elektorat przede wszystkim w tej chwili lewicowy. Jeżeli on wchodzi do Sejmu, to lewica w ogóle nie wchodzi. Ale to też jest, słuchaj, ale to też jest paradoks. To też jest paradoks, bo chciałabym, żebyś też skomentował fakt, że przecież Szymon Hołownia był postrzegany jako publicysta katolicki, prawda? I co się takiego stało? Tak by się mogło wydawać, no, że Tygodnik Powszechny też był uważany kiedyś za pismo katolickie. Natomiast dla tego elektoratu, który Hołownia faktycznie pozyskał, a pozyskał, jak się okazuje, nie elektorat katolicki, nawet taki miękko katolicki jakiś, jeżeli w ogóle jeszcze taki jest, bo mamy takie czasy, że trzeba się coraz bardziej, tak jak to święty Ignacy Loyola mówił, chówce szatańskie przeciwko chówcom niebieskim i trzeba się po której stronie opowiedzieć, tam po środku jest coraz mniej pola. Ale w tej sytuacji, kiedy Hołownia jednak okazuje się głównie atrakcją dla lewicy, to Giertych tam jest w ogóle już zupełnie nie przy czym, no, mówiąc w języku byłych sojuszników. I nie zyska tam poklasku. Ale teraz pytanie, jaka jest przyszłość Romana Giertycha? Co niektórzy mówią, że są takie informacje, że zamierza się w ogóle wyprowadzić z Polski, tutaj tylko pełnić rolę adwokata, znaczy uprawiać swój zawód. No i właśnie, bo jeżeli będzie cały czas pychany na margines, to pozostanie mu chyba tylko być adwokatem. Te marzenia i aspiracje polityczne nie zostaną spełnione, chociaż jak życie pokazuje, w polityce wszystko jest możliwe. Czy to jest tak samo możliwe w przypadku Romana Giertycha, żeby kiedyś objawił się jako senator, minister, a być może jako wicepremier? Myślisz, że to jest możliwe, czy nie? Raczej mało mi się wydaje prawdopodobne, że zyska sobie jakiś wyborców, bo po prostu nie wiem, do kogo by się mógł zwracać. No, dla wszystkich jest zdrajcą albo człowiekiem podejrzanym. Dla elektoratu prawicowego jest zdrajcą, dla elektoratu lewicowego jest człowiekiem zupełnie skądinąd. No, gdzie tam Giertych czy pani Gil-Piątek, nawet gdyby się korzył, sypał popiół na głowę i zapewniał, że już nic nie ma wspólnego z żadnym kościołem, z żadną endecją, ani ze swoimi przodkami, to nic z tego nie wyjdzie. Być może wróci na jakieś stanowisko, na które zostanie przez kogoś nominowany, ponieważ widać, że wystarczy przeczytać taką książeczkę, wywiad, który z Romanem Giertychem zrobił jego współpracownik, ja już nie pamiętam tytułu, ale to czasem na stacjach kolejowych są takie stędy z tanimi książkami, to tam można za niedużą kwotę taką książkę kupić. I tam Giertych zapowiada, że ten dzień nadejdzie, cytując, prawda, Hotel Lambert, sławny ten séjour viendra, ten dzień nadejdzie, on wróci. On wierzy, że wróci. On się będzie męczył, dopóki go ktoś nie mianuje gdzieś tam na jakieś stanowisko. Ale słabo to widzę. Jako adwokat oczywiście zawsze może zarobić, bo jest popyt. Ma żonę, która ma świetny fach w ręku, bo przypomnę, że pani Giertychowa przecież jest specjalistką od przeprowadzania rozwodów kościelnych. Tak unieważnij małżeństw, nie rozwodów, tylko unieważnij. To jest praca bardzo intratna i w razie czego męża utrzyma. No, tak jak Radka Sikorskiego przez wiele lat żona utrzymywała. A być może Romanowi Giertychowi marzy się europosłowanie, żeby być w Parlamencie Europejskim, bo to też jest tylko pytanie, z jakiego ugrupowania, tak? Widzę, jak mówię, jeżeli tam, gdzie trzeba zostać wybranym przez wyborców, to ja raczej już Giertychowi nie wróżę przyszłości. Natomiast tam, gdzie można zostać nominowanym, to on pewnie będzie chciał. No pytanie, czy ktoś zaryzykuje taką nominację. Bywa, czasami trzeba w polityce kaskadera, którego się mianuje, wiedząc, że jego ludzie znienawidzą i za pół roku się go wyrzuci, załatwi, co miał załatwić i powiem, się go pozbędzie. To w takiej roli Giertych się jeszcze może na przykład w jakiejś, nie daj Boże, jeżeli by opozycja doszła do władzy i potrzeba była kogoś, kto prawym i lewym będzie niszczył pisowców, o to tutaj on by się bardzo chętnie za takie Andrzeja Wyszyńskiego, uważam, przy Hołowni czy przy Platformie załapał. I na tym musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Rafał Ziemkiewicz, publicysta, współpracownik telewizji Republika. A ja państwa zapraszam do lektury Gazety Polskiej, bo tam jest właśnie mój tekst na temat spraw Romana Giertycha i jego właściwie upadku.
I zapraszam również Państwa na kolejne odcinki Końca Systemu, a wszystkie archiwalne materiały możecie zobaczyć na www.telewizjarepublika.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku i na Twitterze. Koniec Systemu. Do zobaczenia.